Wraz z kolejnymi porażkami sowieckich wojsk na terenie Białorusi kierownictwo radzieckie rozkazywało miejscowej ludności walkę podpolną z okupantem. Było to jednak mało skuteczne, gdyż po pierwsze Białorusini w wielu miejscach nie byli do końca zadowoleni z ostatnich lat rządów Stalina, po drugie wielu z nich najzwyczajniej w świecie bało się potężnej niemieckiej machiny wojennej, która przecież pokonała niepokonaną Armię Czerwoną. W związku z tym, wedle pomysłu sekretarza KC KPBB, Panteleimona Ponomarienki, zaczęto bić w coraz odważniejsze tony – białoruskie, narodowe. W tym celu uruchomiono szereg publikacji, radio, a także stwarzano białoruskie towarzystwa. W nowej propagandzie sowieckiej podkreślano rolę narodu białoruskiego w budowie komunistycznej ojczyzny, ważne daty i wydarzenia z historii białoruskiej rewolucji, a także organizowano spotkania dla ewakuowanych w głąb Rosji Białorusinów, na których przemawiali wybitni białoruscy twórcy literatury – Janka Kupała, Jakub Kołas, Larysa Aleksandrowska. W lutym 1942 roku rozpoczęła się zorganizowana akcja partyzantki sowieckiej na terenach okupowanych. Planowano wysłać około 100 grup po 8-10 osób do różnych regionów okupowanej Białorusi. W Moskwie w tym samym czasie działanie wznowiła Białoruska Akademia Nauk, oczywiście w ograniczonym składzie w związku z przeprowadzoną 4 lata wcześniej wielką czystką. Latem 1942 postanowiono o powołaniu dwóch armii białoruskich w strukturach Armii Czerwonej. Miało to służyć podbudowaniu ducha walki wśród Białorusinów i zmobilizowanie większej części społeczeństwa do walki z niemieckim najeźdźcą. Wedle danych na sierpień 1942 w szeregach Armii Czerwonej było 200-220 tysięcy żołnierzy pochodzących z terenów BSSR. Partyzantka sowiecka na terenie Białorusi przygotowana była niemalże od początku lat 30. Wtedy sformowano 5 grup – bobrujską, borysowską, mozyrską, mińską i połocką. Każda z nich liczyła od 300 do 500 żołnierzy i mieli oni stanowić trzon przyszłej formacji podpolnej na terenie Białorusi. W ukrytych magazynach znajdowała się broń i zaopatrzenie dla 50 tysięcy żołnierzy, którzy na wypadek wojny byliby werbowani z lokalnej ludności. Niestety pod koniec lat 30. wraz z wielką czystką większość dowódców tych grup rozstrzelano, a strategiczne plany wojny na własnym terytorium zostały porzucone, co odbiło się czkawką w roku 1941, gdy do wojny doszło. Powrót do planów o walce partyzanckiej został podjęty, jednakże jakakolwiek organizacja ruchu zajmowała czas. Dlatego o faktycznej partyzantce sowieckiej na Białorusi możemy mówić dopiero w latach 1942-1943. 71% działających na Białorusi partyzantów było Białorusinami, 19% Rosjanami, pozostałe 10% to głównie Żydzi i Ukraińcy. Mimo przeważającej liczebności Białorusinów w oddziałach, dowódcami byli najczęściej Rosjanie. W 1942 roku zaczęto przerzucać nowe oddziały na tereny Białorusi, korzystając z korytarzy wytworzonych podczas niemieckiego marszu na wschód, a także z okoliczności przyrody Białorusi, lasów i bagień, które bardzo rzadko były kontrolowane przez Niemców bądź oddziały sojusznicze. Ogólny bilans działań dywersyjnych partyzantki na terenie Białorusi wyniósł 11 128 zniszczonych transportów kolejowych, 34 pociągi pancerne, 18,7 tysięcy samochodów i 1355 czołgów. Białoruscy partyzanci oprócz zwalczania nazistowskiego najeźdźcy zlikwidowali również zdrajców w postaci członków administracji okupacyjnej. De facto 75% zabitych przez Sowietów to sołtysi, urzędnicy gminni, nauczyciele, organizatorzy życia społecznego, a także ich rodziny. Niemcy stanowili zaledwie 10% wszystkich zabitych przez partyzantów. Wioski, które uznawano za współpracujące z Niemcami, palono, zupełnie jak w przypadku, gdy Niemcy podejrzewali te wioski o współpracę z partyzantką. Stwarzało to sytuację, w której nie można było być pewnym swojego losu nigdy, gdyż mogłeś być posądzony o współpracę na przykład, odmawiając przekazania na rzecz Wehrmachtu bądź partyzantki sowieckiej ostatniej krowy, od której zależało twoje życie i życie twojej rodziny. Osobą najbardziej poszkodowaną podczas wojny na Białorusi w latach 1941-1944 był białoruski chłop. Ci, którym udało się uciec przed obławą z jednej bądź drugiej strony, uciekali do wroga. Ci pokrzywdzeni przez Niemców szli do lasu, pokrzywdzeni przez partyzantów do niemieckiej policji pomocniczej. Doprowadziło to do pustoszenia wiosek, a także do przeludniania się jednostek partyzanckich, do których często wstępowały całe wioski w obawie przed Niemcami, a więc i matki z małymi dziećmi, co często znacznie krępowało ruchy sowieckiemu przedpolu. Wartym zauważenia jest stosunek sowieckiej partyzantki wobec terytoriów przyłączonych do ZSRR w roku 1939, a więc byłych ziem II Rzeczypospolitej. Działały tam oddziały polskiego podziemia i nie mogły zostać niezauważone przez aparat KPBB.
W latach 1941-1942, gdy ofensywa niemiecka przybierała na sile, mowy nie było o jakichkolwiek planach wyzwolenia zachodniej Białorusi i Białostocczyzny, a docierający tam partyzanci tylko i wyłącznie pozytywnie wypowiadali się na temat ich polskich kolegów. Wśród Polaków nie ma żadnego człowieka nastrojonego przeciwko nam. Oni odnoszą się do nas wyłącznie dobrze. Polacy czekają Armii Czerwonej i pytają o Sikorskiego, gdzie on jest. Złych ludzi tam nie ma, jeżeli tacy byli, to my ich pozabijali. Społeczeństwo samo prosi, aby sprzątnąć tego, co donosi Niemcom, i my ich zabijamy. Albo polscy nacjonaliści prowadzą agitację, lecz tylko agitację. To nasi przyjaciele. Oni nie są przeciwko temu, abyśmy ich uwolnili spod niemieckiego jarzma. Oni są tylko za pańską Polską. Trzeba dać dla zachodnich obwodów obok ruchu białoruskiego możliwości rozwoju ruchu bolszewickiego i polskiego. Polakom, jeżeli im mówisz, że idziemy z Warszawy, informujesz o Sikorskim, zaraz ciebie obejmują, całują, nakarmią. Słowem, ty u nich najlepszy gość. Ale już wraz z przełomem stalingradzkim ambicje Sowietów wzrosły i narracja wyglądała zgoła inaczej. Teraz już pisano. AK, która działała wśród nas Białorusinów, była przeciwko nam, przeciwko całości naszego terytorium i po prawdzie przeciwko białoruskiej państwowości. Albo w stosunku do różnego rodzaju prowokacyjno-bandyckich grup polskich faszystów i nacjonalistów, działających prawie bezpośrednio na korzyść niemieckiego faszyzmu, nasza linia musi być twarda i zdecydowana. Całą tę swołocz należy ujawnić jako agentów Hitlera, nie mających nic wspólnego z narodem polskim, i niszczyć bezwzględnie, lecz umiejętnie. Warto zaznaczyć, że wśród naszych towarzyszy są tacy, którzy mówią polskim nacjonalistom: dawajcie, będziemy walczyć razem przeciwko Niemcom, a później rządy dogadają się w sprawie granic. Takie postawienie problemu nie ma nic wspólnego z linią naszej partii. Żadnym faszystowsko-nacjonalistycznym draniom niczego nie ustąpimy i gnębić nasz naród białoruski nie pozwolimy. Granice Związku Radzieckiego są święte. Jesienią 1943 roku kierownictwo sowieckie postanowiło również rozpocząć organizację i propagowanie prosowieckiego ośrodka władzy polskiej. Utworzono Związek Patriotów Polskich na czele z Wandą Wasilewską. Rozpoczęto wydawanie i rozpowszechnianie pisma Wolna Polska, które przekonywało Polaków o korzyściach płynących ze zbliżającego się sowieckiego wyzwolenia. W końcu 1943 roku na tereny zachodnie, a więc włączone do ZSRR, pod 17 września 1939 wysłano grupy dywersyjne ze wschodu w liczbie około 7 tysięcy partyzantów. Dużą część z nich stanowili oficerowie NKWD, a także członkowie Komsomołu ze wschodniej Białorusi. Wraz z sukcesami Armii Czerwonej z lat 1943-1944 zmieniło się również nastawienie psychiczne mieszkańców Białorusi. Coraz częściej pomagali oni sowieckim partyzantom, za co niestety wiele wiosek, przykładem jesieni 1941 roku, zostało spacyfikowanych i spalonych przez nazistów. Sukcesy ZSRR na froncie wschodnim odbijały się echem również wśród działaczy aparatu okupacyjnego, którzy coraz częściej opuszczali szeregi policji bądź administracji niemieckiej. W lutym 1943 roku KCKPBB, Prezydium Rady Najwyższej i rząd BSSR wydały odezwę do sołtysów, policjantów, urzędników, zarządów miejskich i komendatur. Wszystkich, którzy zostali oszukani przez okupantów niemieckich i ze strachu służą wrogowi. W której to obiecywali amnestię wszystkim, którzy wyrażą chęć przejścia na stronę partyzantów. Pozytywnie na odezwę odreagowało 12 tysięcy spośród około 30 tysięcy białoruskich policjantów pomocniczych, a także Narodowa Rosyjska Brygada SS, w skład której wchodziło 2,5 tysiąca żołnierzy. Po przejściu na stronę ZSRR brygada została przemianowana na pierwszą antyfaszystowską brygadę partyzancką. Wraz z przemieszczaniem się frontu na zachód partyzanci przechodzili również do roli organizatorów odbudowy życia społecznego Białorusi. Około 20% terytoriów Białorusi w 1943 roku znajdowało się pod kontrolą partyzantów. Organizowali oni tam życie polityczne, kulturowe, otwierali wydawnictwa, gazety, organizowali koncerty. Wedle białoruskich historyków działalność partyzanckiej i sowieckiej na Białorusi zaowocowała zniszczeniem 11 128 składów pociągów, 4710 mostów, 29 węzłów kolejowych, 819 składów, 948 garnizonów wojskowych, 1355 czołgów, 18 700 samochodów, 305 samolotów. Liczby te jednak mogą być dalekie od prawdy, gdyż często raporty dowódców poszczególnych oddziałów były sfałszowane, a wymiar zniszczeń potęgowano w celach propagandowych, a także szukając uznania u kierownictwa partyjnego. Jeszcze w 1935 roku Fabian Akińczyc i Władysław Kozłowski zakładają Białoruską Partię Narodowo-Socjalistyczną. Partię, której działacze przez dłuższy czas przewijać się będą na stanowiskach kierowniczych nowych organizacji na okupowanym terytorium. Wraz z napaścią Niemiec na Polskę wyżej wymienieni rozpoczęli rekrutację kadr do przyszłych struktur państwowych w obozach jenieckich wśród byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Białorusinom przyznawano większe racje żywnościowe, gwarantowano opiekę i w grudniu 1939 rozpoczęto drugą
gazety Ranica, wydawanej po białorusku. W 1940 roku powołano w Warszawie Komitet Białoruski z Mikołajem Szczorsem na czele. Później w Berlinie powołano Białoruski Komitet Samopomocy pod kierownictwem Mikołaja Szkielonka. Do tych organizacji wstępowali głównie Białorusini z terenów II RP, którzy uciekli przed sowiecką inwazją na teren Generalnego Gubernatorstwa i Niemiec. Trzy dni przed początkiem operacji Barbarossa, 19 czerwca 1941 roku, zostaje stworzone Białoruskie Centrum Narodowe, którego przewodniczącym zostaje wspomniany wcześniej Mikołaj Szczors. Ze względu na moment utworzenia organizacji i fakt, że należało do niej większość działaczy białoruskich, można stwierdzić, iż mieli oni na celu postawienie fundamentów pod przyszłą administrację w kontrolowanej przez Niemców Białorusi i, być może, w przyszłości rząd niepodległego państwa. W tym czasie założona zostaje również Białoruska Partia Niepodległościowa BPN pod dowództwem księdza Wincentego Godlewskiego. Osobą, która znalazła się poza tymi strukturami, był Fabian Akińczyc, który nie miał dobrej prasy wśród reszty środowiska białoruskiego. Jednakże ze względu na szerokie kontakty w strukturach NSDAP nadal był ważną postacią w planach Niemców. Ostatnią osobą, którą sobie wspomnimy, jest Radosław Ostrowski, który przed inwazją na ZSRR był kierownikiem Komitetu Białoruskiego w Łodzi. Miał on jednak podobnie złą sławę wśród reszty działaczy. Ze względu na karierowiczostwo i fakt współpracowania w przeszłości zarówno z władzami polskimi, jak i sowieckimi. Po zajęciu Białorusi przez Niemców było od razu wiadomo, że jakakolwiek organizacja państwowa na terenie kraju nie jest przewidziana. Niemcy w administracji obsadzali swoich ludzi, a do członków BCN zwracali się tylko, gdy odczuwali braki kadrowe. Również administracja mińska została stworzona z lokalnych Białorusinów, nie mających związku z BCN czy BPN. Z szefem administracji obwodu mińskiego został tymczasem nieoczekiwanie Radosław Ostrowski, który nie był nawet członkiem BCN. W sierpniu 1941 roku Niemcy rozwiązują białoruskie komitety narodowe, a ich funkcję przejmuje organizacja Białoruskie Przedstawicielstwo. Jej głównym zadaniem jest organizacja szkolnictwa w języku białoruskim. Działalność Mikołaja Szczorsa czy księdza Wincentego Godlewskiego została zmarginalizowana. Ten ostatni jedynie otrzymał posadę inspektora szkolnego na terenie okupowanej Białorusi, co dawało mu możliwość budowania edukacji wedle własnych narodowo-wyzwoleńczych celów. Niemcy rozpoczęli również formowanie policji pomocniczej, która miała odpowiadać za utrzymywanie porządku na terenie Białorusi. Wedle części działaczy białoruskich mogła to być podstawa pod przyszłą armię białoruską. Naziści chętnie przyjmowali w szeregi policji już doświadczonych funkcjonariuszy NKWD. I tak kierownikiem policji w Mińsku został były kapitan Armii Czerwonej Michał Pugaczow, jednym z jego pomocników został Bolesław Bierut, przyszły prezydent PRL. W struktury policji wstępowali często pijacy, złodzieje i bandyci, jak określał ich Franciszek Kuszel, kolejny działacz białoruski, ten niezbyt przychylny Niemcom. Zaproponował on więc organizację kursów dla młodzieży, która chciałaby wstąpić do policji. Kursy miały na celu wyszkolenie przyszłego kierownictwa białoruskich oddziałów pomocniczych. W październiku 1941 roku Alfred Rosenberg, minister Rzeszy do spraw okupowanych ziem wschodnich, powołał Białoruską Samopomoc Narodową, organizację, która miała na celu wsparcie socjalne i zdrowotne poszkodowanych w wyniku wojen. Na czele organizacji stanął Mikołaj Jermaczenka, który z racji nominacji samego kierownictwa NSDAP zaczął rosnąć w siłę wśród przedstawicieli ruchów białoruskich. PNS decyzją Kubego otrzymała prawo organizacji szkolnictwa i życia kulturalnego. Organizacja była też jedyną mającą zasięg ogólnobiałoruski. W styczniu 1942 roku powołano Centralną Radę BNS, w skład której wchodzili m.in. Wincenty Godlewski i Władysław Kozłowski. Rada nie została jednak zatwierdzona przez Kubego. Rada była przemyślana jako przyszły rząd białoruski, a struktury lokalne BNS miały służyć jako przyszła administracja urzędnicza niepodległego państwa. Prężne działanie i poparcie ze strony Niemców do BNS przyczyniło się do tego, że dzięki jej działalności zaczęto doradzać Niemcom co do organizacji życia na terenie okupowanej Białorusi. W jednej z odezw do Wilhelma Kubego pisano o konieczności utworzenia białoruskiego wojska, dopuszczenia większej ilości Białorusinów na stanowiska kierownicze i większe wsparcie dla białoruskiej wioski, która stawała się jednym z głównych źródeł utrzymania Wehrmachtu na froncie wschodnim. W sierpniu 1942 rozpoczęto formowanie Wolnego Korpusu Białoruskiej Samoobrony, docelowo armii, ale na razie grup antypartyzanckich działających w regionach. Przystępowali do niej często byli oficerowie polscy bądź radzieccy, którzy dostawali funkcje kierownicze nowo powstającej struktury. Organizacja jednak została zlikwidowana w grudniu. Wielu z jej pomysłodawców, w tym ksiądz Wincenty Godlewski, został aresztowany i zamordowany. Mikołaj Jermaczenka został wydalony z okupowanej Białorusi, a żołnierze zostali wcielani do policji pomocniczej. Samą prężnie do niedawna działającą organizację BNS rozwiązano w kwietniu 1943 roku. Od tego momentu działa
działacze ruchów białoruskich przekonali się już dogłębnie, że zbudowanie niezależnego państwa białoruskiego z pomocą Niemców nie jest możliwe. Naziści od tego momentu zaczęli bardziej ufać i wspierać lojalnych im działaczy, takich jak Fabian Akińczyc, który dotychczas pozostawał na marginesie. Stał się on pomysłodawcą stworzenia organizacji młodzieżowej na wzór Hitlerjugend. Związek Młodzieży Białoruskiej, bo tak została ta organizacja nazwana, powstał w czerwcu 1943 roku i miał na celu przebudowę społeczeństwa białoruskiego, edukację ideologiczną, a także rekrutowanie młodzieży na roboty do Niemiec. Na miejsce działających w przeszłości białoruskich komitetów, Białoruskiego Centrum Narodowego czy Białoruskiej Samopomocy, Niemcy tworzą Białoruską Radę Zaufania, w skład której wchodzą mniej znaczący działacze. Na jej czele staje Wacław Iwanowski, burmistrz Mińska, zasłużony białoruski działacz i pisarz. Przychylny koncepcji białoruskiej komisarz generalny okupowanej Białorusi, Wilhelm Kuby, zostaje zabity w zamachu 22 września 1943 roku. Jego zastępcą zostaje dowódca SS i policji na terenie Okręgu Generalnego Białorusi, Gruppenführer Kurt von Godberg. Nie był on zwolennikiem jakiejkolwiek ingerencji Białorusinów w organizację życia politycznego, jednakże klęski na froncie wschodnim zmuszały go powoli do powrócenia do kursu z roku 1941. Godberg rozpoczyna przymusowy nabór do batalionów policyjnych, formuje również Białoruską Centralną Radę, organizację, na czele której staje Radosław Ostrowski. Obecnie bez konkurencji po wyeliminowaniu z życia politycznego Mikołaja Jermaczenki i Wincentego Godlewskiego. W swoim pierwszym przemówieniu Ostrowski mówił: my, Białorusini, od dawna wiemy, gdzie nasze miejsce. Ono jest po stronie europejskich narodów pod przywództwem Niemiec. Bolszewizm to zalegalizowany władzą państwową zwyczajny bandytyzm. Ten sam, który obecnie chodzi po wioskach, rabuje swój naród i zabija niewinnych ludzi. BCR miała za zadanie stworzyć mistyfikację formowania białoruskiej władzy państwowej, aby zmobilizować ludność Białorusi do walki z powracającym reżimem sowieckim. Oprócz administracji państwowej powołano również Białoruską Obronę Krajową, Armię Białoruską z białoruskim dowództwem, regulaminem i symboliką nawiązującą tylko i wyłącznie do białoruskich symboli, czyli używano pogoni i biało-czerwono-białej flagi, na którą składano przysięgi. Do BKA przeprowadzono obowiązkową mobilizację dla roczników 1908-1924. Za niestawienie się groziła kara śmierci. W związku ze strachem przed karą śmierci na pobór zgłosiła się większość desygnowanych, co w związku z niewielkimi możliwościami kwaterunkowymi BKA spowodowało, że duża część niedoszłych żołnierzy była wysłana na bezterminowe urlopy. 22 czerwca 1944 roku 210 oficerów ukończyło organizowane przez Franciszka Kuszela kursy, potem na kursy wezwano kolejnych 370. Łącznie zmobilizowano 15 600 żołnierzy. Marzenie Wincentego Godlewskiego o Białoruskiej Armii Narodowej się spełniło. Spełniło się jednak długo po jego śmierci, jak historia pokaże, za późno, aby przetrwała ona chaos wojny i odwrotu wojsk niemieckich. 29 czerwca 1944 roku BCR ewakuuje się z Mińska, a cały mit narodowy i mobilizacja bojowa Białorusinów pryska przed rzeczywistą klęską Wehrmachtu. Niektórzy działacze białoruscy szukają jeszcze wsparcia wśród aliantów i innych narodów ZSRR. Wszystko jednak spala na panewce, zupełnie tak jak żyjący przez 3 lata mit o możliwości budowy niezależnej Białorusi pod egidą III Rzeszy. Jak więc widzimy, historia Białorusi podczas II wojny światowej wiąże się z podwójnym bądź nawet potrójnym tragizmem. Znamię wojny odczuwali na sobie przede wszystkim zwykli obywatele, którzy wykorzystywani przez wojska niemieckie i partyzantów tracili z dnia na dzień swój dobytek, a których posiadanie w razie domniemanego nieposłuszeństwa bądź współpracy z wrogiem zamieniało się w zgliszcza podczas palenia wioski. Wedle historyka Aleksego Litwina podczas okupacji niemieckiej zabito 1 547 000 osób na terenie Białorusi, zarówno podczas pacyfikacji, publicznych egzekucji, w obozach jenieckich, jak i w gettach. Z drugiej strony działacze białoruscy, natchnieni możliwością budowy namiastki narodowej administracji, byli ślepi na brak faktycznego zainteresowania sprawą Białorusi ze strony Niemiec. Jeszcze jednym elementem jest fakt, że zarówno Sowieci, jak i Niemcy starali się wykorzystać potencjał ludności białoruskiej do wzajemnej walki. Wszystko to kosztem zwykłych ludzi, którzy stali się bezpośrednimi adresatami działań, tak propagandowych, jak i zbrojnych. Białoruś po II wojnie światowej wchodzi znowu w skład ZSRR. Doświadczenia wojny, codzienne tragedie całych rodzin już na zawsze wpiszą się w mentalność mieszkańców Białorusi, a marzenie o niepodległym państwie zostaje stłamszone przez tragiczne wspomnienia z czasów, gdy marzenie o własnej niezależności zostało brutalnie stłumione przez niemieckich, a później sowieckich okupantów.